Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Ja oczywiście muszę Państwa uprzedzić na początku, że ja jestem pisarzem i felietonistą. Nie jestem historykiem fotografii, nie jestem krytykiem fotografii, nie jestem historykiem ani krytykiem sztuki. W związku z tym to, co dzisiaj będę mówił, będzie miało charakter raczej osobisty i amatorski. Dlatego, że jestem autorem również trzech książek o Węgrzech, czyli Gulasz z Turula, Czardasz z Mangalicą i Langosz w Jurcie, które są opowieściami po prostu o Węgrzech, o historii Węgier, o kulturze węgierskiej i relacjami z moich podróży po Węgrzech, zarówno tych mniejszych podróży, czyli po Budapeszcie, również podróży w przeszłość, moją osobistą, mojej rodziny, jak i podróży po węgierskiej prowincji i po węgierskich pograniczach. Węgry tym się różnią od Polski, że właściwie mamy jedno bardzo duże miasto, czyli Budapeszt, które jest jedynym właściwie centrum kulturalnym, handlowym, politycznym, a wszystkie inne miasta, reszta właściwie Węgier, wszystko co jest poza granicami Budapesztu, to jest na dobrą sprawę prowincja. I w tradycji węgierskiej istnieje bardzo wyraźny podział na to, co miejskie i na to, co wiejskie, czy też ludowe. Nawet literatura węgierska tradycyjnie dzieliła się na pisarzy miejskich i pisarzy ludowych, a więc miejskich, czyli tych, którzy żyli i tworzyli w Budapeszcie, często pod wpływem różnych kosmopolitycznych trendów, i pisarzy ludowych, którzy opisywali węgierską prowincję, węgierską wieś. Ten podział również oczywiście miał swoje konteksty polityczne. Budapeszt zawsze był bardziej liberalny, prowincja bardziej konserwatywna i to do dzisiaj widać. Prawdziwe Węgry, tak zwane prawdziwe Węgry, jeżeli chcemy je zobaczyć, to oczywiście zobaczymy je na prowincji. Zobaczymy je na puszcie, zobaczymy je na pograniczach, pograniczu ukraińskim, czy pograniczu serbskim, słowackim. Budapeszt jest, no, chyba tak w powszechnym mniemaniu, również takim bardzo europejską, wielką, kosmopolityczną stolicą. Zresztą w dziejach literatury węgierskiej istniało takie bardzo ważne, przed wojną, jeszcze między I a II wojną światową, bardzo ważne pismo literackie, które nazywało się Nyugat, czyli Zachód. I to była cała formacja pisarzy, artystów, którzy określali swoją przynależność do kultury Zachodu. Znaczy uważali, że są Węgrami, ale to, co tworzą, ma dyskutować, debatować, być związane z kulturą zachodnią. Natomiast oczywiście ta kultura prowincji, a słowo prowincja tutaj nie jest pejoratywne, po prostu tylko jest określeniem kulturowo-geograficznym bardziej, no oczywiście oni bardziej przywiązani do tej węgierskości. Na początku muszę zrobić mały wstęp, który nie jest bezpośrednio związany z fotografią węgierską, ani ze sztuką, ale z historią. Otóż trzeba wymienić kilka podstawowych dat w dziejach Węgier, które no, kształtowały ten kraj, kształtowały naród i wpływały, wpływają często nawet na dzisiejsze życie. Więc pierwsza data to jest 896, czyli przybycie plemion madziarskich na Wielką Nizinę. Plemiona madziarskie przybyły z Azji, rozgościły się na dzisiejszych terenach Węgier, wyrzynając resztki państwa słowiańskiego i stamtąd zaczęły podboje swoje łupieżce na zachód, które skończyły się w 955 roku po klęsce, którą cesarz Niemiec zadał Madziarom pod Augsburgiem nad rzeką Lech. I to jest pierwsza data i to jest milenium. Tym się różni historia Węgier od Polski, że datą założycielską właściwie państwa węgierskiego, datą milenium, jest przybycie Węgrów na Wielką Nizinę, 896. Nie przyjęcie chrześcijaństwa, nie chrzest nawet księcia Wojko, który później znany był jako święty Stefan, ale właśnie ten moment, kiedy plemiona madziarskie tutaj przybyły. Kolejne daty, takie no, w skrócie oczywiście to mówię, które są bardzo jakby istotne, to jest rok 1526, czyli klęska pod Mohaczem zadana przez armię osmańską, od której to klęski zaczął się podbój Węgier przez Turcję i półtora wieczna okupacja turecka, która skończyła się dopiero się 3 lata po wiktorii wiedeńskiej i Sobieskiego. Wtedy Turcy zostali ostatecznie wyrzuceni z Budy. Wcześniej mieliśmy wiek XV i największa
No, czasy największej potęgi Królestwa Węgier, czyli czasy króla Macieja Korwina. Ale w węgierskiej świadomości, w węgierskiej pamięci istnieje głównie ta data 1526, czyli klęska pod Mohaczem. Kolejne jakby istotne daty to są powstanie 1848, Wiosna Ludów, wiemy to dobrze. Później I wojna światowa, a przede wszystkim rok 1920, czyli ostateczne jakby podpisanie traktatu pokojowego w Trianon, na mocy którego Węgry straciły 2/3 terytorium, bardzo dużą liczbę obywateli na rzecz Rumunii, cały Siedmiogród, Czechosłowacji, czyli właściwie dzisiejsza Słowacja, tak zwana górna prowincja, na rzecz Królestwa Serbów i Chorwatów, Wojwodina. To jest największa trauma w historii węgierskiej. Do tego później mamy II wojnę światową. Rok 1956, czyli znowu węgierskie powstanie. To są takie jakby w skrócie najważniejsze węgierskie daty. Ale ja chciałbym powiedzieć o innej dacie. Mianowicie w roku 1866 Austria przegrała wojnę z Prusami. Poniosła klęskę w bitwie pod Sadową. W 1867 roku powstały Austro-Węgry. Austria, która dzięki rosyjskiej pomocy pokonała zbuntowanych Węgrów w 1849 roku, kiedy skończyło się powstanie, ponieważ przegrała z Prusami, była słaba, musiała stworzyć wspólne państwo z Węgrami i w tymże roku zaczynają się okres tak zwanego dualizmu, który potrwa do I wojny światowej, która to pierwsza wojna światowa skończy się rozpadem monarchii austro-węgierskiej i traumą Trianonu. I ten okres dualizmu w historii Węgier jest absolutnie spektakularnym okresem rozwoju kultury węgierskiej, gospodarki węgierskiej, złotym okresem właściwie. W 1873 roku z trzech miast, Pesztu, Budy i Obudy, czyli Starej Budy, stworzono jedno miasto administracyjnie, czyli Budapeszt. Budapeszt formalnie, jako miasto Budapeszt, istnieje od 1873 roku, kiedy zaczyna się błyskawiczny rozwój Budapesztu. Miasto się rozbudowuje, przenoszą się do niego nowi mieszkańcy, również z zagranicy, przybywają Rumunii, Niemcy. Jest to na przełomie XIX i XX wieku Budapeszt jest najszybciej w Europie rozbudowującym się miastem. Jako i węgierska gospodarka, a także i kultura. Rok 1896 jest tutaj ważny, dlatego że to są obchody milenium węgierskiego, czyli tysiąclecia Węgrów, tysiąclecia państwa Madziarów. Z tej okazji w Budapeszcie powstają wspaniałe budowle, powstaje parlament, który wszyscy znamy, pewnie neogotycki, ogromny, powstaje pierwsza linia metra, pierwsza linia, uwaga, to jest pierwsza linia na kontynencie, ponieważ jest to druga linia, drugie metro w Europie po metrze londyńskim, ale Węgrzy szczycą się, że jest pierwszym w Europie, ponieważ jest pierwszym na kontynencie, no wiadomo, Anglia to wyspa. Powstają najsłynniejsze bodaj zabytki Budapesztu, które do dzisiaj podziwiamy. Państwo na pewno byli w Budapeszcie, widzieli je. To jest proces, cały ten przełom XIX i XX wieku, to jest absolutnie złoty okres Węgier, który trwa do I wojny światowej. Mówię o tym Budapeszcie dlatego, że oczywiście każda kultura rozwija się głównie w centrum, jako i fotografia, czyli sztuka wówczas nowa i nowoczesna. I dlatego chciałbym pomówić trochę o fotografii i o autorach, o twórcach węgierskiej fotografii, których akurat nie ma na tej wystawie. Nie ma na tej wystawie dlatego, że niekoniecznie niektórzy z nich byli wielkimi artystami, ale byli kronikarzami tego, co się działo na Węgrzech. Na przykład jest taki fotograf, absolutnie emblematyczny, który nazywa się Györgyi Klos.
Tak naprawdę nazywał się Johann Georg Kloss, pochodził z Niemiec, Kloss tak jak kapitan Kloss. Ale później przyjął nazwisko, węgierską wersję imienia i nazwiska i stał się najważniejszym bodaj kronikarzem tego, jak ten Budapeszt przełomu XIX i XX wieku zaczął wyglądać, jak stał się europejską metropolią. I jak powiedziałem, to są zdjęcia no raczej dokumentalne przede wszystkim, mimo że wydawane w albumach i jeżeli się poszuka, to można znaleźć no, w prawie każdej węgierskiej księgarni album zdjęć Klossa, który się nazywa Budapeszt 1900. I to jest ten Budapeszt, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny, dlatego że ja mam jakby swoje osobiste okresy, które są istotne dla mnie, jeśli chodzi o Budapeszt. I ten Budapeszt 1900 roku, umownie rzecz biorąc, jest tym Budapesztem, w którym właśnie zaczyna tworzyć się no, ta wielka, wielka europejska metropolia, którą znamy. To jest Kloss, drugi fotograf, o którym chciałem powiedzieć i którego chciałem co nieco pokazać, to jest Rudolf Balog. Teraz musimy znowu wrócić trochę do I wojny światowej, do roku 1920, czyli nieszczęsnego traktatu z Trianon. Otóż w węgierskiej fotografii I wojna światowa z oczywistych powodów również się znalazła. Rudolf Balog, który był, może nie jest znany na całym świecie, dlatego że nigdy z Węgier nie wyemigrował, zaczynał jako fotograf wojenny. Zrobił bardzo wiele zdjęć z I wojny światowej, często wstrząsających, pokazujących pole bitwy ze zwłokami żołnierzy, czy cykl zdjęć pokazujących egzekucje na dezerterach, czy też na przestępcach wojennych. Były to zdjęcia rodzajowe pokazujące, nie wiem, żołnierzy w okopach, żołnierzy, nie wiem, jedzących. Takie zdjęcia również trochę propagandowe pokazujące, nie wiem, artylerię konną w pędzie. Ale po 1920 roku już ten wątek I wojny światowej, która była klęską węgierską, przestał właściwie szerzej funkcjonować. Tutaj oglądamy zdjęcia z lat 30. Rudolfa Baloga, który w ten sposób zaistniał jako jeden z ojców, twórców stylu węgierskiego. Ów styl węgierski rozkwit właśnie w latach 20. i 30. Jego korzenie właściwie, możemy powiedzieć, były trochę patriotyczne, propagandowe. Tak bym to określił. O co chodzi? Dlatego, że trzeba było jakby ten naród węgierski, strasznie, no nie wiem, przetrącony tragedią I wojny światowej, tragedią rozbioru Węgier, bo tak naprawdę układ w Trianon był po prostu rozbiorem Węgier, które straciły 2/3 terytorium. Trzeba było jakoś, jakby to powiedzieć, podnieść moralnie, może tak bym powiedział. W związku z tym ta szkoła węgierska zaczęła wchodzić w takie klimaty sentymentalne, bardzo nastrojowe, a w przypadku Baloga no to była nią puszta. Puszta, którą pewnie wszyscy znamy, bo Państwo jak nie byli, to wiecie, gdzie jest Hortobágy i wiecie, co to jest puszta. To jest do dzisiaj jedyny zachowany fragment stepu, autentycznie takiego stepu, jaki mamy w Azji, który jest dziedzictwem narodowym, jest parkiem narodowym. I Balog fotografował tenże step, fotografował pasterzy, fotografował się konie, krowy i tak dalej. To jest właśnie juchas z psami na puście w takiej klasycznej baraniej szubie. To są zdjęcia często inscenizowane, zdjęcia no, nie do końca naturalne, to nie są zdjęcia dziennikarskie, tylko zdjęcia artystyczne. A to są, proszę sobie wyobrazić, to są nagie cygańskie dzieci.
I kiedy oglądamy te zdjęcia, to właściwie myślimy, że to może jest, no czy to są Węgry? No raczej nie. Czy to są Węgry? Prawda? To raczej jest bardzo egzotyczne. To są tak zwane szare krowy, Syrke Morho. To są szare krowy, które jakoby przybyły razem z pierwszymi Węgrami w IX wieku na takiej wielkiej panoramie, która się nazywa Zajęcie Ojczyzny i która jest no, wielkości mniej więcej panoramy racławickiej. Również te szare krowy są namalowane i tutaj właśnie widzimy, jakby to było stado antylop pędzących, nie wiem, gdzieś przez Afrykę, prawda? Natomiast Balog robił taki numer jeszcze, że on właściwie robił fotomontaże. Czyli fotografował te krowy, tych pasterzy, juchasów, ale doklejał do tego te chmury. Te chmury tutaj są później doklejone, to jest fotomontaż. Z tymi chmurami to nie wiem jak, ale te wszystkie czarne, groźne chmury, chodziło o stworzenie pewnej atmosfery, no może nie tyle grozy, ale tajemnicy, czegoś absolutnie wyjątkowego, czegoś niezwykłego, dlatego że ta puszta stała się absolutnym skarbem narodowym. No, stała się choćby dlatego, że Węgry straciły bardzo wiele terytorium, straciły Siedmiogród na przykład. Siedmiogród to jest serce Węgier. Takie miasta, które dzisiaj są znane jako Timișoara czy Cluj-Napoca, czyli po węgiersku Temeszvár, Kolozsvár. No to są miasta dla węgierskiej kultury, dla dziedzictwa węgierskiego tak ważne jak, bo ja wiem, Kraków powiedzmy dla Polski. Tak? Więc proszę sobie wyobrazić, że Polska na skutek nieszczęsnego traktatu pokojowego, te chmury są doklejane tutaj przez Baloga. Rzeczywiście te krowy sfotografował, ale żeby było bardziej tajemniczo, groźnie, egzotycznie i niesamowicie, doklejał te chmury. W Siedmiogrodzie zostały wielkie zabytki węgierskiej kultury, zamki, kościoły. I te Węgry skurczone nagle, wyłącznie do Budapesztu i prowincji, no musiały jakby sobie tworzyć w pewnym sensie nową mitologię. I puszta była tą mitologią, a nadal w pewnym sensie jest jej. Oczywiście jak się jedzie do Hortobad dzisiaj, no to widzi się słynny dziewięcioprzęsłowy most, słynną karczmę bardzo starą, no i przede wszystkim dużo autokarów z turystami polskimi, niemieckimi, austriackimi, jeszcze innymi i takie stanowiska czy sklepy z pamiątkami dla turystów, gdzie ci turyści kupują bogracze, czyli te kotły takie, w których można gotować zupę gulaszową czy perkelt. Kupują sobie nie wiem, ludowe ubrania, bicze, dlatego że cikosze, czyli poganiacze koni, tak to trzeba by powiedzieć, oni się jeszcze strzelają z tych biczy bardzo widowiskowo. To tam się odbywają dla turystów po prostu pokazy. Natomiast puszta zawsze była w kulturze węgierskiej u poetów, malarzy takim bardzo ważnym elementem. Jakbym miał teraz jakoś takiego dokonać bardzo prostego porównania, to trochę tak jak Tatry dla twórców młodopolskich powiedzmy, tak? Czyli miejsce tajemnicze, magiczne, a jednocześnie miejsce, gdzie żyje ten prawdziwy lud. Nie, prawdziwy węgierski lud, tam nieskażony jakby żadnymi miazmatami ze świata, tak? Więc puszta jest czymś naprawdę bardzo istotnym, tylko że oprócz Hortobágy są również inne części puszty, które zwiedziłem, dlatego że no, Hortobágy no, to jest jasne, ponieważ to jest miejsce turystyczne, to akurat tam nie bywam, ale są inne miejsca, gdzie jest taka prawdziwa puszta, na przykład w takim miejscu, które nazywa się Bugoc, gdzie można wynająć sobie dom gliniany ze słomianym dachem, dawny dom chłopski. On oczywiście jest jakoś przystosowany w miarę do współczesnego życia, ale spędziłem tam kiedyś troszeczkę czasu i no to jest taki dom, który ma malutkie okienka,
żeby, nie wiem, ciepło nie uciekało, a jednocześnie w straszliwym upale, bo rzeczywiście puszcza, jak powiedziałem, jest stepem. Jeżeli mamy takie lato jak teraz, mniej więcej, kiedy mamy ponad 30 stopni, na puszczy jest powiedzmy 40 stopni i nie ma żadnego cienia, bo po prostu nie ma drzew najzwyczajniej w świecie i jedyne miejsce, gdzie można jakoś przeżyć, to jest dom z gliny, w który zachowuje chłód. Natomiast przejście przez tę pusztę, która jest stepem, ale też trochę ścierniskiem, z bardzo biedną roślinnością, jest czymś ekstremalnym. I na tej puszcie rzeczywiście hoduje się te szare krowy węgierskie, które są takim ekskluzywnym rodzajem krów czy wołowiny. Hoduje się świnie mangalice, czyli endemiczne węgierskie świnie, które tym się różnią od świń takich, które my kojarzymy, prawda, hodowlanych, tego, że są wypasane luzem po prostu. One oprócz tego są pokryte futrem. Mogą być czarne, rude, beżowe, natomiast mają na sobie futro po prostu. I to jest świnia mangalica, która również jest takim ważnym elementem kultury, dlatego, że to jest, przepraszam wszystkich wegetarian, bardzo również ekskluzywna wieprzowina. I ta puszta rzeczywiście jest czymś niesamowitym, z tym, że w zdjęciach Baloga ona rzeczywiście została trochę zafałszowana, powiedziałbym. Natomiast to jest zdjęcie Baloga pochodzące z 1907 roku, które przedstawia fragment dzielnicy Toban. Dzielnica Toban, czy właściwie to jest fragment Toban, czy jest fragment właściwie pierwszej dzielnicy, to jest dzisiaj park. Rozumiem, że część z Państwa na pewno była w Budapeszcie. Więc ja może powiem tak, jak jest z jednej strony wzgórze zamkowe, ale nie od strony Dunaju, tylko od strony Budy. I patrzymy, powiedzmy, ze wzgórza zamkowego na wzgórza Budy, to tak trochę na lewo, pod takim wzgórzem, które nazywa się Nobhegy, widzimy park. To jest duży park, gdzie stoją po prostu drzewa, ławki, znajduje się tam arboretum nieduże, czyli takie miejsce, gdzie znajdują się różne mniej lub bardziej egzotyczne drzewa, ale jest to po prostu park, właściwie nic takiego specjalnego. Otóż jest to miejsce, gdzie znajdował się Toban. Toban, czyli dzielnica, która została wyburzona w latach 30., wyburzona po prostu do cna. Tam nawet właśnie fundamenty nie zostały z tej dzielnicy. Dlatego, że to była dzielnica małych domków, knajpek podejrzanych, takich miejsc, gdzie jakoby rozprzestrzeniały się różne choroby weneryczne czy gruźlica. No po prostu takie miejsce, gdzie mieszkała biedota, uwaga, tradycyjnie głównie napływowa z Serbii. I Toban jest takim miejscem, które jest mi bardzo bliskie, ponieważ nie istnieje. Balog jest fotografował w 1907 roku. Zresztą zdjęć Tobanu jest o wiele więcej, akurat nie Baloga, ale również zdjęć anonimowych autorów. Ja korzystam z takiej strony, która nazywa się Etkorhu, czyli właśnie dawniej, gdzie można znaleźć ogromne zasoby zdjęć nie artystycznych, ale zdjęć prasowych, zdjęć archiwalnych, pokazujących różne miejsca, głównie w Budapeszcie, ale także na Węgrzech, jak one się zmieniły. Czy my możemy na przykład wygooglać coś teraz, czy to byłoby, jakby pan napisał Regi Taban w Google, to na pewno nam wyskoczą takie zdjęcia. Regi Taban, tak. I tu sobie, no i grafika, tak. I tutaj znajdziemy. I to było właśnie mniej więcej tak to, a to jest akurat strona Etkor, z której korzystam pasjami. I to jest coś, co rzeczywiście rozbudza moją wyobraźnię. Albo zobaczmy sobie tamto zdjęcie w rogu, prawda? Czyli tu nawet widzimy malarza, który maluje ten bardzo, bardzo ładny widok. To jest ta sytuacja oczywiście, kiedy coś, co jest ruiną, co jest
biedą, jest malowniczy. Toban na starych zdjęciach jest niezwykle malowniczy. Dzisiaj po całej tej dzielnicy została jedna rzecz, czyli krzyż. Było coś, co się nazywało Plac Krzyża na Tobanie. Może spróbujemy poszukać jeszcze jakichś zdjęć Tobanu. Plac Krzyża, po którym w istocie jest jedyny element, po którym został właśnie... O, to już za daleko chyba. Bo jakby pan kliknął, to a tu są może jeszcze jakieś tak, podobne rzeczy. Tu. O, wśród tych zdjęć, tak, jakby tutaj wyświetl więcej zrobić. O, i to jest właśnie, to jest ten Toban. I dzisiaj w środku tego parku, który dzisiaj pełni rolę, no nie wiem, spacerową po prostu, albo miejsca, gdzie czasami odbywają się, no nie wiem, powiedzmy, koncerty plenerowe, znajduje się wyłącznie krzyż, jest to krzyż prawosławny, który został po dawnych mieszkańcach Tobanu. I to jest... Tutaj widzimy na tym zdjęciu drugim z lewej, już, to są już lata 30. i to jest już po wyburzeniu całej dzielnicy. To jest właśnie ten park. To wszystko dzisiaj istnieje, w trochę innej formie oczywiście, ale to wszystko były domy, to były tysiące ludzi, którzy tam mieszkali, którzy po prostu, mówiąc krótko, zostali zniknięci, tak? Zostali stamtąd wyrzuceni, ich domy zostały zupełnie zniszczone po to, żeby to wyglądało ładnie. To już były czasy admirała Hortiego, czyli wodza Węgier w latach od końca I wojny, od 1920 roku do 1944. Miklós Horthy to jest mój ulubiony, powiedziałbym, węgierski paradoks, dlatego że Miklós Horthy był admirałem floty. Był zresztą adiutantem Franciszka Józefa, ostatnim bodajże, i dowódcą floty austro-węgierskiej, dlatego że Austro-Węgry miały swoją flotę, a nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Rijeka, po węgiersku Fiume, to była baza floty austro-węgierskiej na przykład. I to był ten okres, kiedy Węgry miały dostęp do morza. Natomiast po 20 roku straciły dostęp do morza, ale Miklós Horthy nadal był admirałem, nadal chodził w admiralskim mundurze. Po pokonaniu rewolucji komunistycznej Belikuna w 1919 roku rozpętał terror, tak zwany biały terror, przejął władzę i wprowadził takie państwo autorytarne. Rządził do 1944 roku, kiedy został obalony przez Niemców. Znaczy był sojusznikiem Niemiec, ale usiłował się wymigać z wojny. To jest kolejna węgierska trauma i węgierskie nieszczęście, które polega na tym, że Węgry, jeśli chciały, a chciały, odzyskać utracone tereny po 20 roku, czyli Siedmiogród, Słowację, Wojwodinę, Zakarpacie, bo dzisiejszy ukraiński Użgorod to też są te Węgry sprzed 20 roku. Niestety wszedł w alians z Hitlerem i wysłał na front wschodni tak zwaną drugą armię Honwedów, która tam przepadła. Mówię o Horthym dlatego, że on też jest bardzo fotogeniczny, dlatego że, jak powiedziałem, był regentem Królestwa Węgier. Jeździł na białym koniu w mundurze admirała. I on właśnie zadecydował, władze węgierskie wtedy zadecydowały, żeby zniszczyć w ogóle to całą dzielnicę. I skoro jesteśmy przy Budapeszcie, to kiedy myślimy o Budapeszcie, to myślimy właściwie o mieście secesyjnym, mieście, gdzie znajdziemy bardzo wiele budynków, nie wiem, barokowych, neogotyckich, wspaniałej architektury. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że Budapeszt też był zniszczony w czasie II wojny światowej. To jest coś, co jest w Polsce chyba bardzo mało znane, dlatego że my w Polsce mamy swoje nieszczęścia i mamy zupełnie zniszczoną, zrównaną ziemią Warszawę po Powstaniu Warszawskim, prawda? Natomiast Budapeszt również był zupełnie zniszczony, dlatego że do pewnego momentu na Węgrzech nie było wojny tak naprawdę. Armia węgierska stacjonowała jako wojska okupacyjne na przykład w Jugosławii, czy walczyła na froncie wschodnim ze Związkiem Radzieckim. No ale kiedy już armia radziecka przyszła, zaczęło się na przykład
ogromne, wielomiesięczne oblężenie Budapesztu. Na terenach Węgier rozgrywały się gigantyczne bitwy. Była bitwa w okolicach Debrecenu, po polsku Debreczynu, i wielomiesięczne oblężenie Budapesztu, którego to Budapesztu broniła armia hitlerowska, niemiecka i armia węgierska przed armią radziecką. To jest dla Polaków, chcę o tym powiedzieć parę słów, dlatego że to jest chyba epizod w ogóle nieznany szerzej Polakom, że Budapeszt też był zniszczony może w 80%. Dlatego że Warszawa nigdy miała swoje powstanie warszawskie, natomiast nie miała takiego oblężenia, w którym był setki tysięcy żołnierzy z każdej ze stron walczyły i ginęły. Oblężenie Budapesztu skończyło się i te walki na terenie Węgier z różnych obliczeń skończyły się gwałtami na około 80 tysiącach kobiet, może 100 tysięcy kobiet zostało zgwałconych przez radzieckich soldatów. Wiele zostało zabitych, dlatego że pamiętajmy, że armia sowiecka przychodziła tam do wrogiego kraju. Tak? Nie przychodziła jako oswobodziciele, tylko przychodziła, po prostu walczyła przeciwko sojusznikowi Hitlera. I Budapeszt rzeczywiście został zniszczony, bardzo został odbudowany w dużej mierze po wojnie, tak jak Warszawa została na nowo zbudowana, to Budapeszt na dobrą sprawę też został w wielkiej mierze zbudowany na nowo, tylko że jakby z większą dbałością po prostu o rekonstrukcję miasta. Tak? Dzisiaj, kiedy chodzimy po Budapeszcie, to nie podejrzewamy właściwie, że to miasto było zrujnowane w czasach II wojny światowej w wielkiej części. Tak, że te wszystkie mosty wspaniałe leżały po prostu na dnie Dunaju, że wspaniałe budowle były zrujnowane. I dzisiaj, no ale właściwie tak naprawdę wszystko udało się odbudować, ale ten Toban nie istnieje. Dlatego mam do niego ogromny sentyment, dlatego że jestem emocjonalnie związany i tutaj uwaga, wchodzimy już w moje osobiste sprawy, a nie w zawodowy wykład na temat historii fotografii. Dlatego że czas międzywojnia wydaje mi się fascynującym okresem w dziejach węgierskich. Znaczy, z jednej strony to jest czas wielkiej smuty, okres, kiedy Węgry stały się małym krajem, kiedy okazało się, że te Węgry to jest 1/3 dawnych Węgier, na które nałożono kontrybucje wojenne po I wojnie światowej, które, jak mówiłem, straciły większość swoich ziem i to takich ważnych, czyli na przykład Słowacja, to cała Słowacja, to przecież na przykład Sándor Márai, czyli pewnie pisarz, którego wszyscy Państwo dobrze kojarzycie, pochodził z miasta Kosso, czyli z Koszyc. Tak? Tam również kwitła węgierska inteligencja na terenach dzisiejszej Słowacji, węgierska kultura, tak samo jak w Siedmiogrodzie, ale nieszczęście tego całego układu polegało na tym, że Węgry straciły nawet część ziem na rzecz Austrii, tak zwany Burgenland. To jest akurat nieduży kawałek po drugiej, tam gdzie jest Sopron, na przykład dla Węgrzech, czyli sama zachodnia granica, zaraz po drugiej stronie granicy jest Burgenland, dzisiaj austriacki, który również należał do Węgier. A dlatego mówię o tym Budapeszcie międzywojennym, że wtedy węgierska kultura absolutnie wybuchła na nowo. Z jednej strony Horthy, jego rządy, to był terror, to był zamordyzm, to był autorytaryzm i próba odbudowania jakiejś mocarstwowości Węgier. Węgry, jak powiedziałem, były nałożone ogromne kontrybucje, musieli płacić odszkodowania wojenne. Oczywiście zakazano Węgrom posiadania silnej armii, tylko miała być taka namiastka w pewnym sensie armii bez jakiegoś tam ciężkiego sprzętu. I w tym momencie w kawiarniach Budapesztu zaczęła rozkwitać na nowo kultura. Pojawiło się całe właśnie grono pisarzy, cała formacja zwana New God, czyli Zachód. I tutaj znowu pojawia się trochę węgierskie nieszczęście, które polega na tym, że wtedy jeszcze węgierscy pisarze
nie, mimo że bardzo chcieli być zachodnimi pisarzami, chcieli się oderwać od tej tradycji ludowej węgierskiej, chcieli tworzyć w takim nurcie literatury zachodnioeuropejskiej, jeszcze nie mogli się przebić. Jeszcze język węgierski był uważany za bardzo egzotyczny, kultura węgierska za no też jakąś dziwną. To jeszcze nie był ten moment, kiedy węgierscy twórcy mogli jakby ruszyć na zachód, prawda? Natomiast o tym to też jest trochę związane z fotografią. Dlaczego? Dlatego, że mówi się w ogóle, że Węgier, żeby odnieść sukces, to musi wyjechać z Węgier. Że to jest podstawa absolutna. Że Węgry są pełne geniuszy, ale żeby zostać tym geniuszem, noblistą, to trzeba wyjechać z Węgier po prostu. I tak było z fotografami, których tutaj Państwo możecie podziwiać, czyli o których za chwilę będę mówił. Ci, którzy dzisiaj są kojarzeni z węgierską fotografią, to są wszystko ci twórcy, którzy wyjechali z Węgier głównie w międzywojniu. Głównie wyjeżdżali w momencie, kiedy faszyzm na Węgrzech zaczął być coraz mocniejszy i no i po prostu życie stawało się nie do zniesienia. I o tych pisarzach chciałem chwilę powiedzieć, dlatego że to są bardzo ważne nazwiska w historii literatury węgierskiej. Tacy autorzy jak Derzy Kostolani na przykład, czy jak Gyula Krudi. I to jest taki przypadek, że Gyula Krudi jest uważany za absolutnego mistrza literatury węgierskiej. To jest pisarz, do którego z nabożną czcią zawsze odnosili się autorzy, którzy później osiągnęli światowy sukces na przykład. Na przykład Sándor Márai, który no jest jednym z największych węgierskich pisarzy, ale przede wszystkim też ludzi, którzy osiągnęli światowy sukces. Zawsze sławił twórczość Krudiego, uważając go za największego węgierskiego pisarza w dziejach w ogóle. I napisał książkę, która się nazywa Sindbad wraca do domu. Sindbad wraca do domu dlatego, że bohaterem bodajże około 1000 czy 2000 opowiadań Krudiego był niejaki Sindbad, taki playboy, modernistyczny playboy odwiedzający swoje kochanki po śmierci. No to brzmi dosyć egzaltowanie, prawda? Ale to jest bardzo piękna literatura. Sindbad podróżował po całych Węgrzech i odwiedzał już nieżywy, jako zjawa, odwiedzał swoje kochanki. Według tych opowiadań powstał zresztą bardzo piękny film Zoltana Husarika pod tytułem Sindbad. I do czego zmierzam? Chodzi o to, że książka Maroja pod tytułem Sindbad wraca do domu wydana została nawet po polsku. Natomiast nie ma książek Krudiego po polsku. I Krudi nie funkcjonuje właściwie poza Węgrami. Na Węgrzech jest traktowany jako wzór Sèvres literatury węgierskiej, jako arcymistrz węgierskiego języka, jako ktoś, do kogo trzeba się ustosunkować, a najlepiej ustosunkować z nabożną czcią. A jednocześnie poza Węgrami jest zupełnie nieznany. I to jest właśnie to węgierskie nieszczęście, że żeby osiągnąć sukces, trzeba wyjechać z Węgier. Nie ma innej możliwości. Wielki węgierski artysta musi wyjechać z Węgier i wtedy okaże się, że naprawdę jest wielkim węgierskim artystą. Tak jak większość tych fotografów, którzy dzisiaj stanowią kanon. I teraz, no, okej, przejdźmy może trochę do tych bohaterów, których mamy tutaj. No to możemy, nie wiem, zacząć od Brosoja na przykład. Ja akurat może i zastopujmy, jeśli przez chwilę, bo ja chcę powiedzieć jeszcze parę słów. Jeżeli mówimy dzisiaj węgierska szkoła fotografii, czy węgierscy fotografowie, to pierwsze pewnie nazwisko, które przychodzi nam do głowy, to jest Robert Capa. Dokładnie, tak? Czyli wielki amerykański fotograf, który zasłynął nade wszystko z tego, że sfotografował lądowanie aliantów w Normandii na plaży Omaha. Robił zdjęcia w czasie wojny domowej w Hiszpanii,
Jest autorem no, jednego z najsłynniejszych chyba wojennych zdjęć, czyli tego zdjęcia przedstawiającego śmierć republikańskiego żołnierza. Ja akurat sapy tutaj nie dałem, przepraszam bardzo, bo wydaje mi się oczywiste. Tak naprawdę nazywał się André Ernie Friedman. A capa to jego pseudonim, dlatego że capa po węgiersku znaczy rekin. I tak go nazwali koledzy. Podobno jego twarz przypominała kolegom pysk rekina. I pod tym nazwiskiem zrobił światową karierę. I zasłynął przede wszystkim jako reporter wojenny, tak, z wojny domowej w Hiszpanii i z lądowania aliantów w Normandii. Zginął w Indochinach, zresztą wyleciał na minie przeciwpiechotnej, czyli zginął no, pełniąc służbę fotografa wojennego. Ale należy właśnie do tych, którzy wyjechali. Wszyscy oni, czy to jest Broszoi, tak jak ten, który naprawdę nazywał się Gyula Holas i pochodził z Braszowa w dzisiejszej Rumunii, czyli z Braszo po węgiersku, czy to jest André Curtis, który nazywał się Andor Curtis, czy to jest Laszlo Moholy-Nagy. Oni wszyscy w odpowiednim momencie jakby wyjechali. Wyjechali do Berlina, wyjechali do Paryża, wyjechali do Nowego Jorku. Tam fotografowali, czy powiedzmy, to jest akurat Paryż z tego, co kojarzę. Fotografowali, jakby to powiedzieć, no, robili zdjęcia sytuacyjne, zdjęcia romantyczne, możemy przeskoczyć jakoś, nastrojowe, które mogliby oczywiście równie dobrze robić na Węgrzech, ale po prostu nie dało się. I właśnie zastanawiam się, bo mówi się o tym, że to jest właśnie ta węgierska szkoła fotografii. W ogóle na Węgrzech, jak powiedziałem, nie jestem zawodowym historykiem fotografii, ani krytykiem fotografii, natomiast na Węgrzech toczyła się, może nadal się toczy debata właściwie, czy istnieje coś takiego jak węgierska szkoła fotografii. Ja nie mam zamiaru brać w tej dyskusji udziału, dlatego że nie mam kompetencji i trudno mi powiedzieć, natomiast na swój amatorski gust wydzieliłbym, no nie wiem, powiedzmy dwa takie okresy. Czyli pierwszy to jest właśnie przedwojenny, to są czasy Rudolfa Baloga i kilku innych autorów, którzy oni pierwsi jakby stworzyli tą węgierską szkołę. Tą węgierską szkołę, która była dosyć patetyczna, wzniosła, trochę sentymentalna, czyli pokazująca no właśnie te galopujące szare krowy z czarnymi chmurami, fotografująca ten właśnie pastuchów, ludzi ze wsi. I ona trochę trąciła kiczem, dlatego że kiedy widzieliśmy to zdjęcie tańczących w kółku nagich cygańskich dzieci, to myślimy, że to jest bardzo piękne, tak? Ale za tym stoi jakaś tragedia, nędza, dlatego że Węgry, nie wiem, podobnie jak Polska przedwojenna, były w dużej mierze krajem bardzo biednym, gdzie było ogromne bezrobocie, nędza i tak dalej. I to jest pewien mój problem, który zawsze mam z fotografią reportażową, czy z fotografią w węgierskich kategoriach zwaną fotografią socjologiczną. Czyli fotografowanie tragedii i nędzy tak, że to jest piękne. Państwo, jeżeli jeszcze nie byli na wystawie na górze, albo byli, to zobaczycie fotografie z lat 60., 70., które są zwane właśnie fotografią socjologiczną, pokazujące na przykład okropne miejsca i biednych ludzi. Ale jest to bardzo, bardzo, powiedziałbym, widowiskowe i bardzo piękne. Czy Państwo mają problem oglądając zdjęcia z WordPress Photo? Ja na przykład mam problem, oglądając zdjęcia z WordPress Photo, dlatego że doceniam sztukę, doceniam sprawność fotografów, ale wydaje mi się, że oni jednak nadal wszystko szukają nieszczęścia i koszmaru, dlatego że to jest bardziej widowiskowe. W tych węgierskich zdjęciach nie ma powiedzmy strasznego koszmaru, absolutnie nie, ale jest bieda i beznadzieja często, pokazane w bardzo estetyczny sposób.
I to jest mój trochę problem. Natomiast ci fotografowie, którzy wyjechali w międzywojniu, tak jak Curtis, jak Broszoj, Munkaci czy Mohojnot, oni akurat zajmowali się czymś innym. Mohojnot na przykład był jednym z fundamentalnych teoretyków, twórców Bauhausu. Jego fotografie są fotografiami nie tylko artystycznymi, ale są dziełami sztuki surrealistycznej, dadaistycznej i wreszcie są po prostu realizacją założeń Bauhausu. I dlatego chciałbym Państwa prosić, żebyście zwrócili uwagę na jego zdjęcia. Ktoś, kto właściwie, kiedy myślę o tym autorze, zastanawiam się właściwie, czy on naprawdę jest węgierski. Przepraszam, to brzmi tak dziwnie wykluczająco, ale dlatego, że u niego właśnie tej węgierskości nie ma. Tej węgierskości pokazywania czy obrazów sentymentalnych bardzo, czy jakoś tragicznych. Tam jest po prostu czysta, absolutnie sztuka. Ci fotografowie często mieli to szczęście, że lądowali w bardzo dobrych agencjach fotograficznych. Czy sami zakładali, tak jak Capa współzakładał agencję Magnum, czyli jedną z najważniejszych agencji fotograficznych chyba w dziejach fotografii prasowej. Głównie on akurat był fotografem prasowym, wojennym. Również można znaleźć na przykład jego zdjęcie zrujnowanego getta warszawskiego. Był kimś, kto dzisiaj jest fotografem, fotoreporterem wojennym, prawda? Jeździ na wojny i to fotografuje. Ale byli też artyści, którzy oni uprawiali po prostu czystą sztukę. Artyzm wyłącznie. Natomiast ci, którzy zostali, którzy nie wyjechali, nie zrobili wielkiej kariery, pozostali jakby na Węgrzech i musieli zajmować się tematami węgierskimi. A po II wojnie światowej jakby tematyka się nieco zawęziła. Dlatego, że władza domagała się od fotografii po prostu robienia propagandy. Szczególnie tuż po wojnie, w czasach węgierskiego stalinizmu, kiedy pierwszym sekretarzem był Maciej Krakosi, czyli ktoś, kto był naprawdę gorszy od Bieruta, zaręczam Państwu. Nie można było właściwie swobodnie tworzyć żadnej sztuki, prawda? To się bardzo powoli liberalizowało, ale zaczęło się liberalizować dopiero na przełomie lat 60. 70. Bardzo powoli. Tak jak wcześniej była... jest też, co się nazywa taktyka salami, którą wprowadziły władze komunistyczne na Węgrzech, czyli salami kroi się na bardzo cienkie bardzo. Bardzo cienko odcinano kolejne swobody obywatelskie za czasów komuny. To nie jest tak, że wszystko zlikwidowano z dnia na dzień, ale odcinano każdego dnia. A później dopiero, w czasach kanaryzmu właściwie, ten system zaczął się bardzo powoli liberalizować, tak jakby te pasterki salami doklejano na powrót do tej kiełbasy po prostu. I dlatego również sztuka mogła się liberalizować. Oczywiście ona często uciekała, ponieważ nie mogła pokazywać, jakby to powiedzieć, niewygodnej prawdy o Węgrzech. Tak? Nie mogła pokazywać pewnych obrazów, które by zaprzeczyły idei kraju szczęśliwego, pełnego równości, demokracji ludowej i tak dalej. Więc uciekano oczywiście albo w awangardę, albo uciekano na przykład w fotografię sportową. Dlatego na Węgrzech sport jest czymś nieprawdopodobnie ważnym. Ja wiem, że wszędzie sport jest ważny, że w Polsce też jest ważny i piłkarze są ważni, i siatkarze są ważni, i lekarze też są ważni. Natomiast na Węgrzech ten sport jest czymś innym. On był pewnym substytutem, powiedziałbym. Substytutem wolności, tak mi się to wydaje. Że pasjonowano się każdą dziedziną sportu. Węgry zawsze tradycyjnie były dobre w sportach wodnych na przykład, w pływaniu, czy w zapasach, czy w jakichś często niszowych dyscyplinach. I ta fotografia sportowa była czymś takim, gdzie mogli się twórcy odnaleźć dobrze. I znowu wybiegłem trochę do przodu, bo jestem przy latach 60. 70. Państwo zobaczycie na tej wystawie również zdjęcia właśnie opowiadające o
zdjęcia tak zwanej fotografii socjologicznej. Również w literaturze węgierskiej było coś, co nazwano prozą socjologiczną. Tam nie wytworzył się nigdy reportaż taki, jaki w Polsce rozumiemy, tak? Tego nie wiem, o Kapuścińskim, pewnie w polskiej szkole reportażu, tak dalej. Natomiast wytworzyła się węgierska szkoła fotografii. Ja na przykład nie wiem, czy istnieje polska szkoła fotografii i wątpię. Jest polska szkoła plakatu, prawda, czy polska szkoła reportażu. Natomiast Węgrzy mają węgierską szkołę fotografii, to jest ich towar eksportowy. Natomiast nie wytworzył się taki normalny reportaż gazetowy. Natomiast była tak zwana proza socjologiczna, która oczywiście polegała na tym, że można było jakoś tam krytykować pewne nieprawidłowości w zakładach pracy, BGR-a i tak dalej. I w związku z tym siłą rzeczy pojawiła się fotografia socjologiczna, pokazująca takie aspekty życia na Węgrzech, które dla mieszkańca Budapesztu mogły być, nie wiem, jakoś tam, nie chcę powiedzieć, że wstrząsające, ale dziwne na przykład. Zobaczycie Państwo cały cykl fotografii o mieście Oz. To jest miasto prawie przy granicy słowackiej, na północy Węgier. Dzisiaj to są rejony postindustrialne. W czasach komuny był to rejon hut, fabryki, ciężkiego przemysłu. I te zdjęcia, które tam widzimy, one pochodzą z czasów zmiany systemu i pokazują moment, kiedy te wielkie zakłady zaczynają padać. Ja byłem w Ost, ale byłem tam po raz pierwszy 10 lat temu mniej więcej, czyli już po wszystkim, kiedy nie było żadnych zakładów, kiedy było to miasto absolutnie upadłe. Miasto, w którym straszyły jakieś puste pozostałości tych zakładów metalurgicznych i fabryk, gdzie no... Nawet dla przybysza z Budapesztu byłoby to chyba trudne do wyobrażenia, że są takie miejsca. Może przeskoczymy trochę. No, możemy do tej tabelki. Kogo my tu mamy? Klaus Munkar czy Timar? Timara możemy. I teraz przepraszam, będzie boleśnie. To jest cykl fotografii Petera Timara z samego początku lat 80., który zrobił cykl fotografii. To jest właśnie ta fotografia socjologiczna, czy też fotografia interwencyjna, pokazująca cykl zwany żałoba, pokazujący to, co działo się w prosektoriach na Węgrzech, tam, gdzie po prostu leżały zwłoki, jak je traktowano. To są rzeczywiście prawdziwe zdjęcia, gdzie leżą prawdziwe zwłoki, które rzucano byle jak. Traktowano jak, nie wiem, worek ziemniaków w najlepszym razie albo gorzej, gdzie nie było żadnej, nie wiem, szacunku dla zwłok, nie było żadnego dbania o godność zmarłego, tylko po prostu ci ludzie, którzy pracowali w tych zakładach, zajmowali się umarłymi, no po prostu jakby to były gorzej niż w rzeźni po prostu, albo jakby pracowali w rzeźni rzucając resztki, nie wiem, martwych świń na przykład, no niestety. I to jest wystawa, która wisiała bodajże 2 albo 3 dni w roku 83, została zamknięta przez cenzurę. I dopiero pokazano ją, to są tylko jej fragmenty, pokazano ją na nowo w 85 bodajże, przez kilka lat była pułkownikiem. Dopiero kiedy rzeczywiście ten reżim komunistyczny powoli już sam umierał i te kleszcze cenzury się rozwarły, wtedy można było zobaczyć. I to jest rzeczywiście taka wystawa, która zrobiła strasznie dużo zamieszania i mi się często wydaje, że tego typu dzieła, one mają większy wpływ na to, co się dzieje w kraju i bardziej być może przyczyniają się do tego, że reżimy upadają. Tak mi się wydaje. Bardziej niż wystudiowane zdjęcia pięknej brzydoty. Tak? Tak bym powiedział. I tutaj jest takie zdjęcie w jednej z tych sal, właśnie, gdzie jest fotografia socjologiczna pokazująca miejscowość Kopsa Mika w Siedmiogrodzie w Rumunii. I to jest...
W tle znajdują się kominy fabryczne, w pierwszym planie stoi romska rodzina. Widać, że oczywiście tam jest jakaś nędza, ale to jest piękne zdjęcie pokazujące ładnych ludzi, dlatego że ludzie biedni i nawet brzydcy mogą być piękni, jeżeli są dobrze sfotografowani. Wszyscy znamy zdjęcia bardzo brzydkich, pomarszczonych ludzi, którzy są piękni, bo tak zostali sfotografowani. Natomiast tutaj na przykład mam problem, dlatego że ja ciągle mówię o tym, jak mam problem często z taką fotografią zwaną socjologiczną czy reportażową, że to jest pewne uwznieślenie brzydoty i nieszczęścia. Ja akurat miałem to szczęście, że byłem w miejscowości Kopsa Mika w Siedmiogrodzie, które jest po prostu piekłem. Najzwyczajniej w świecie to jest małe piekło znajdujące się w Siedmiogrodzie, dlatego że tam są... To był oczywiście szaleńczy program Czałczesku, który chciał wszystko zindustrializować. Po prostu budował tam fabryki nie wiadomo czego, które to fabryki tym przede wszystkim się zajmowały, że zniszczyły kompletnie przyrodę wokół. I koło Kopsa Mika są po prostu całe lasy właśnie wypalone, tak naprawdę wypalone przez chemię, przez nie wiem, dym z tych, przez odpadki z fabryk i to jest coś w rodzaju piekła, tak naprawdę małego piekła. I teraz znowu chciałbym wrócić do tego, do tych, no nie wiem, ważnych węgierskich fotografów, takich jak może już nie Copo, dlatego że on jest po prostu tak bardzo, bardzo znany, że Państwo sami go obejrzą, to jest André Kertész, czyli jeden z najwspanialszych absolutnie węgierskich fotografów. Nie wiem, czy Państwo kiedyś, niektórzy z Was może mieli w ręku książkę Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag. Na przykład. Otóż tam na okładce jest zdjęcie André Kertésza. To zdjęcie przedstawiające ślepego skrzypka i małego chłopca stojących w jakiejś drodze takiej rozwalonej, na tle rozwalonej wsi, to jest André Kertész. I to jest taki, jeżeli można mówić o tym twórcy, to już jest zdjęcie robione we Francji, o tym twórcy, to jest to Metzsev, to jest kanon kanonów po prostu. Dla mnie Copa, Robert Capa, mimo że jest węgierskim fotografem, przynależy do fotografii światowej w tym sensie, że u niego jakby węgierskość, proszę mnie źle nie zrozumieć, nie jest na pierwszym planie. To jest ktoś, kto fotografował amerykańskich żołnierzy w Indochinach, amerykańskich żołnierzy na plaży Omaha w Normandii, fotografował wojny. Natomiast Kertész jest dla mnie takim fotografem, którego to jest zdjęcie z jego ukochaną, znakomite, bo ona się nazywa Elizabeth i ja. I uważam, że i to nie jest on, to jest ta ręka. I uważam, że jest w tym absolutny geniusz. I jeżeli myślę o węgierskim fenomenie fotografii, to znajduję w nim rodzaj melancholii, która jest typową węgierską przypadłością, ale również trochę ironii. Kiedy myślę o literaturze węgierskiej i gdybym ją miał jakoś scharakteryzować w dwóch słowach, to bym powiedział, że to jest genialne połączenie ironii i melancholii. Oczywiście nie u wszystkich pisarzy, bo Maroj nie jest ironiczny raczej, ale ja to odnajduję właśnie w węgierskiej fotografii. Tak, na tym polega specyfika tego. Przepraszam, ja tu... chyba się zgubiłem. Musi pan znaleźć to. I tacy byli Munkácsy, Brosoi, może Munkácsego jeszcze chyba nie pokazywaliśmy. A zaraz Klossa, aha, to jest akurat, to jest Madryt, proszę sobie wyobrazić, ale jednak jakoś to jest Sevilla, to jest wręcz Zanzibar z tego co pamiętam. I zawsze kiedy oglądam te zdjęcia, wydaje mi się, że, to jeszcze cofnijmy. Wydaje mi się, że właśnie nieszczęście polegało na tym, że oni musieli wyjechać, ale szczęście polegało na tym, że dzięki temu... tak? To dobra. Okej. Okay. To teraz ktoś mówił, żeby Klossa pokazać. Kapitana Klossa. No, to są te zdjęcia, o których mówiłem na początku, czyli zdjęcia pokazujące Budapeszt na przełomie wieków. I to jest, proszę Państwa, ewidentnie... O, uciekło.
jest ewidentnie budowa pierwszej linii metra. Pierwsza linia metra właśnie na milenium w 1896 roku była budowana metodą odkrywkową. I to jest to zdjęcie, to jest Aleja Ondrasiego, ewidentnie Aleja Ondrasiego, która prowadzi, jest między, tu musi być między placem Oktogon a placem Bohaterów. Jeśli Państwo kiedyś mogliście jechać, jeżeli byście w Budapeszcie tak zwaną żółtą linią metra, która jest bardzo płytko, schodzi się po paru schodkach, właściwie wszystkie stacje metra są wyłożone białymi kafelkami, mają brązowe meble, brązowe szafy i brązowe nazwy stacji. To jest właśnie ta, no to jest tak, Budapeszt, to akurat musi być gdzieś w okolicach dzisiejszego placu Deaka chyba, dlatego że tam jest napisane Anker Udvar. Czyli to jest chyba bulwar Karola może być na przykład. O, i to jest wszystko Budapeszt przełomów. No, tutaj oczywiście nie ma co mówić, to jest zamek po prostu i Dunaj. I to nie są zdjęcia, które jakby mają jakiś straszny ciężar artystyczny, ale one są kroniką po prostu. I teraz chciałbym powiedzieć o tym, że kiedy myślę o Budapeszcie i staram się myśleć o nim obrazami, to nie myślę nigdy raczej o wzgórzu zamkowym, o zamku, który tu widać, nie myślę o moście łańcuchowym, nie myślę o parlamencie, nie myślę o Placu Bohaterów i nie myślę jeszcze o kilku innych rzeczach, ale myślę o budapesztańskich przedmieściach na przykład, albo o fragmentach śródmiejskich dzielnic, które są na swój sposób bardzo malownicze, widowiskowe i mówiąc banalnie, wytartym sloganem, są to miejsca, gdzie czas się zatrzymał. Jest to zazwyczaj czas lat 60., 70., dlatego że tutaj wchodzę trochę w politykę, ale powiem tyle, że Węgry po 90. roku, dlatego że zmiana systemu z komunistycznego na demokratyczny na Węgrzech odbyła się w 1990, trochę później niż w Polsce, wystartowały ze znakomitego poziomu. To znaczy, był to kraj bez strukturalnego bezrobocia, raczej. Oczywiście upadały takie fabryki, czy tam jakieś huty, jak w Ost, ale nie było gigantycznego tąpnięcia, typu, że padły wszystkie PGR-y, czy nie wiem, jakieś stoczni gigantyczne. No, w każdym razie Węgry relatywnie bez jakiejś straszliwej traumy przeszły zmianę systemu, co spowodowało, że ten kadaryzm jakoś obronił się, tak został, tak? Wiele osób jakby dalej żyło w kadaryzmie, tak bym powiedział. I wejście do Unii Europejskiej dla Węgrów też nie było nagłą zmianą. Jakąś co gorzej, to się jakoś tam związało również z węgierskim kryzysem gospodarczym. Zmierzam do tego, że Budapeszt na przykład, czy Węgry nie zmieniły się tak bardzo jak Warszawa czy inne miasta. Znaczy, krótko mówiąc, dzisiaj pewnie wielu chętnie pojedzie gdzieś na Pragę czy na dalszą Wolę, żeby zobaczyć takie miejsca, stare zakłady jakieś, które wyglądają tak jak Zagierka czy Gomułki. I to jest coś bardzo egzotycznego. Natomiast w Budapeszcie są całe rejony, które właściwie się zupełnie nie zmieniły. Knajpy. Znaczy, ja w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnego pubu w Warszawie, czy piwiarni powiedzmy, czy winiarni, która by istniała od 40-50 lat. Nie wpada mi nic takiego do głowy, natomiast w Budapeszcie znam. Znam miejsca, które powstały przed moimi urodzinami. Knajpy, które są starsze ode mnie. Piwiarnie, które są moimi rówieśnikami i w których się nic nie zmieniło od lat 70. I wydaje mi się, że gdybym ja fotografował, to bym właśnie takie miejsca fotografował, bym jeździł na przedmieścia. Budapesztańskie przedmieścia są zupełnie czymś innym, dlatego że Budapeszt, największy budynek w Budapeszcie, najwyższy, to jest Bazylika Świętego Stefana. Jest to zapisane prawnie, że żaden budynek w Budapeszcie nie może być wyższy niż Bazylika Świętego Stefana, żeby nie zaburzyć jakby perspektywy. Więc krótko mówiąc, w Budapeszcie nie ma szans
na takie wieżowce, jak w Warszawie są w centrum, czy na Woli dzisiaj wyskakują po 100-200 metrów, prawda? Nie, tam zawsze ma być dominantą Bazylika Świętego Stefana i to miasto, ono się z jednej strony oczywiście na wzgórzach Budy, tam idzie w górę, ale od strony Pesztu ono się zmniejsza. I takie przedmieścia jak na przykład Rakosz Saint-Michaj, dajmy na to, czy jakieś dalsze rejony Pesztu, w kierunku Kisz-Pesztu, one są właściwie już takimi prawie wiejskimi przedmieściami. Ja jestem związany sentymentalnie z dzielnicą Zugló w Budapeszcie, dlatego że spędziłem tam kawałek dzieciństwa. To jest fragment 14 dzielnicy dokładnie. I to, co w Budapeszcie jest dla mnie właśnie ważne i co chciałbym fotografować, gdybym potrafił, a może się trzeba będzie za to zabrać wreszcie, to raczej znajdowanie takiej totalnej zwyczajności, czyli miejsc, które się zupełnie nie zmieniły, miejsc, w których są ci sami ludzie od kilkudziesięciu lat siedzą w tych samych knajpach, są ciągle te same zakłady, nie wiem, szewskie, dajmy na to, czy zegarmistrzowskie, czy jakieś inne, czy sklepy, jakieś warzywniaki, które też się właściwie nie zmieniły od czasów Kadara co najmniej. Miejsca, gdzie można znaleźć neony czy szyldy po prostu jeszcze z tamtej epoki. Wydaje mi się, że to jest coś, co mnie w Budapeszcie akurat najbardziej pociąga. Gdybym mógł, to bym zrobił cykl zdjęć o sklepach mięsnych, które też się nie zmieniły od kilkudziesięciu lat. A mam swoje ulubione sklepy mięsne, gdzie ciągle sprzedają ci sami rzeźnicy, wyglądający jakby za chwilę mieli dostać wylewu. Są już tak najedzeni tymi tłuszczami, mają czerwone twarze i są wszyscy kibicami Ferencvaroszu. I w tym sklepie wiszą flagi Ferencvaroszu i ci sami faceci, rzeczywiście co jakiś czas jeden z nich znika. I można u nich kupić na przykład kiełbasę albo boczek prosto z grilla i zjeść na miejscu. I myślę, że byłoby w ogóle fajnie, gdyby fotografia jakby wróciła trochę do tej roli, taką jak zaczynała się węgierska fotografia przed wojną. Oczywiście już w innej formie. No wiadomo, że tutaj mamy taką sytuację, że dzisiaj fotografem może być każdy. Że mamy multum, miliardy, tryliony, zyliony zdjęć, ale jednocześnie prasa, która jest w kryzysie, na dobrą sprawę nie oferuje nam takich rzeczy.